Jedziemy drugą bitwę. Czy nie jestem w PN? Nie, wywalili mnie, bo jestem mało aktywny. Drogie lizaki, Aleksie. Nie wiedziałem, co tam wpisać, słuchajcie. Czy będą na kanale bitwy pudlem? Będą, aczkolwiek pudlem nie gram się, szczerze mówiąc, za ciekawie. Pozdrawiam Brodnicę. Pozdrawiam Brodnicę i po jeziorze Brodnickie. Ta gablota jakiego koloru? Czarnego. Znaczy, przepraszam, nie czarnego, tylko mahoniowego. Taki kolor trochę wiśniowy to jest, trochę... Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu. Można by było zrobić coś szalonego. Czy jak ja wjadę w te drzewka, to was się tu 20 od razu nie chwali. Tylko że nikt tam teraz nie pojechał prawie, że... O! Idealne to by było gdzieś ich złapać. O, widzę, że po prawej stronie nikogo nie ma. Dobra. Widzę, że panowie chyba prawą stroną pojechali. Jeszcze mam takie pytanie, czy warto kończyć linię ciężkich Szwedów? Aktualnie gram Emilem 1 i mam mieszane uczucia co do tego czołgu. Słuchaj, no mi na przykład Emilem się grało fantastycznie wręcz. Kurka, on w ogóle ich spota nie ma u góry, żeby mu tam postrzelać. Dobra, skończyło się tutaj już dobre. Był i znikł. Jest. Dobra, trzeba się to zmienić. Miejmy nadzieję, że dupsko teraz nie zarobię. To jakieś lepsze lizaki. To są takie, wiesz... kręcolone. Tak zwane lizak kręcolony. O kurka! Nie wyjeżdżajcie tu! No przesadziłem z tym wyjazdem. Znaczy, oni tam mają zbyt dobrą pozycję. Chociaż z góry panowie powinni ich przetrzepać ładnie.
O. Udało się. Kurka, 1000 obrażeń zrobiłem. Śmieszne. Niestety już nam się czołgi kończą, widzę. Najgorsze jest, że oni bicie mają tu. Po mnie. Albo i nie. A, dostałem. Zrób kiedyś streama, gdzie zbierać będziesz na czołg premium 8 poziomu, który później zostanie rozlosowany między twoich subskrybentów. Zaraz zrobię wam niespodziankę, no. Czy pokasowali boosty? Nie pokasowali, słuchaj. Co sądzę o S100? S100 miałem, pograłem chwilę, sprzedałem. Żałuję, że sprzedałem, bo czołg jest fajny. Aczkolwiek prawdopodobnie miałem taki dzień, gdzie wszyscy mnie przebijali. Kasa, Hallak woli kasę dla siebie. No oczywiście kasa jest dla mnie. Dla was są nagrody w pudłach. Nie mało. Także esetkę... Setka leży w kręgu moich zainteresowań. Czyżby nasza drużyna, kurka, mogła to wygrać? No tu jestem delikatnie wszedł. Czyli tylko mi tak słabo poszło. Ile ja zrobiłem obrażeń w ogóle w tej bitwie? No, naszych dużo jeszcze przeżyło. 2500. No to spłaciłem się chociaż tyle dobrego. Prawda, że pokasowali bossy. Ale to jest twierdzenie czy pytanie? Jak sprawuje się moja nowa karta graficzna? Słuchaj, prawdopodobnie ona mi wystarczy na najbliższe 2 lata. I bebechy też. Dopiero cokolwiek w kompie zacznę robić za 2 lata. Pokasowali na pewno. Nie sądzę, słuchaj, bo może te takie najgorsze pokasowali, ale widziałem, że na górki można wjeżdżać normalnie. Czym się zajmuję na co dzień? Na co dzień zajmuję się grafiką użytkową. Aczkolwiek YouTube bardzo mocno wypiera to. Jakie ciężarówki w planie? Zbieraj na safe na siano. Nie. Jaką kartę teraz mam? No tą, co filmiki robiłem. Kiedy ja kupiłem? Na początku roku czy w zeszłym roku? Mam suba i wiedz o tym. No wiem, wiem. Pozdrawiasz z Norwegii.
Oj, te fiordy, kurka wodna. Top 5 w końcu muszę zrobić na te. Wygrała nasza drużyna, no jestem w szoku. Dobra, zmiana czołgów, słuchajcie. Czyli 1-1, no. Całkiem nieźle to wyszło. Teraz zobaczymy tym dziadostwem. Jeszcze tylko sobie zobaczę. 0,38 celność. 3,53 rąbnięcie. 290. Ja tym chyba jeszcze w ogóle nie grałem. Także to będzie mój pierwszy kontakt. Zmieniajcie sobie czołgi. Jak będziecie gotowi, to jedziemy. Czy 112 i IS-6 dostaną buffa? Na pewno dostaną. Chociaż IS-6 moim zdaniem jest bliżej do buffa niż 112. Czy polecam tą kartę? No uważam, że to jest bardzo dobra karta. Na pewno nie polecam tych najlepszych typu 9000, czy tam nie wiem, 1080. Cena jest zbyt wysoka, moim zdaniem oczywiście cena jest zbyt wysoka w stosunku do tego, co te karty oferują. Chyba, że masz dużo kasiory, no to wiadomo, ten kto ma dużo kasiory, to kupuje to, co najdroższe. Jak dołączyć do pokoju? Nie da się dołączyć do pokoju. Jak się zalogować na serwer testowy? Wszystko jest na stronie WOTA. Na głównej stronie WOTA jest napisane, jak ściągnąć, jak się zalogować i tak dalej. Jesteś pierwszy raz na live'ie, no to witam cię. Jak już kupisz sobie tą szafeczkę, to z chęcią. Ale co? Czy polecam francuską linię ciężką? Ogólnie do AMX-a 120 na pewno polecam, bo mi się fajnie grało, natomiast było to z 2 lata temu. Uważam, że francuska linia ciężka, która nadchodzi dopiero, może być fajniejsza. Chociaż zobaczymy, co tam ciekawego napłodzą. Bo to, że będzie druga linia ciężkich francuskich czołgów, to jest oczywiste. Kolego Matias, chcesz grać, czy nie chcesz grać? Wszyscy gotowi się róbcie. Trzeba przetestować polowanie na tej mapie. Na tej mapie przetestujemy różnego rodzaju imprezki, rywalizacje. Tu jest pole do popisu, uważam. Oskar Werwichej Halak. Jesteś moim ulubionym youtuberem. Pozdrawiam ciebie i panią Iwonkę, która przeczytał wiadomość D3. 00ZEU. Dzięki serdeczne, dzięki. Zrób top 5 ulubionych napojów. Polowanie na byka, może się nada. Nie, tu polowania na byka nie da się zrobić. Dobra, słuchajcie. Okej. Trzy czołgi jeszcze są potrzebne. Raz. Dwa. Trzy. I dwie bitwy jedziemy. I później się pobawimy. Mogliśmy tylko jedno zrobić, takie 40 na 40.
Znaczy 30 na 30. Jedziemy. Jeden na wszystkich. No zobaczymy. Coś wymyślimy zaraz. Pozdrawiam cały Poznań, oczywiście, że pozdrawiam. Dobra, ale to kurka jedzie. Gdzie my jesteśmy? Aha, z tej strony. Ola Boga, nigdy w życiu nie jechałem tutaj na prawo. Nawet nie wiem, jak, gdzie i o co chodzi. To jest na wszelkie polowanie na szczura, to jest za duża mapka oczywiście. Pozdro z Kcyni. No, pozdrawiam, pozdrawiam. Nie wiem, czy tu jeszcze trzeba jechać, czy nie. Coś czuję, że zginę zaraz, bez kitu. Aha, tu jest ta góreczka, za której zaczną wyjeżdżać, tak, czy nie? Coś mi się wydaje. O, właśnie, wjechał już tam gościu.